Do 20 stycznia w Muzeum Orła Białego można zobaczyć nową wystawę czasową poświęconą Wielkiej Wojnie na Wschodzie. W XX wieku Europa i świat przeszły dwa gigantyczne konflikty określane jako I i II wojna światowa. W 1914 roku rozpoczynał się konflikt, który nazywamy obecnie jako I wojna światowa. Trwający w latach 1914-1918 konflikt był dla ówczesnych ludzi szokiem. Wystawa obrazuje konflikt toczący się na froncie wschodnim. Przebiegał on odmiennie niż na zachodzie, gdzie zdobycie kilku kilometrów kosztowało życie dziesiątków tysięcy żołnierzy. Tu działania miały charakter manewrowy, a w końcu 1916 roku linia frontu biegła od Zatoki Ryskiej po granicę rumuńską. Ciekawym zjawiskiem związanym z Wielką Wojną jest olbrzymia liczba pocztówek wysłanych przez żołnierzy do rodzin. Pocztówki lustrują miejsca, w których stacjonowali, stanowią niezwykle ciekawy materiał. Szacuje się, że tylko żołnierze niemieccy wysłali w latach Wielkiej Wojny około 10 miliardów sztuk pocztówek. Autor wystawy Tomasz Kozłowski jest kolekcjonerem zajmującym się kresami wschodnimi Polski. Ze swych zbiorów wybrał pocztówki wysłane przez żołnierzy niemieckich, austriackich, rosyjskich, Polaków walczących w legionach polskich. Dodatkowo można zakupić album poświęcony wystawie, który zawiera materiał fotograficzny obszerniejszy niż zaprezentowany na wystawie.